Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w drugim odcinku z Vampire Survivors. Kochani, no wybraliście tą gierkę i kontynuujemy ją dalej, tylko tak, mamy na maksa w tej chwili lag zrobiony, czyli mamy plus 10 per rank, czyli max 30. Mamy więcej max health'a, ale w teorii pamiętam, że dało się zrobić refounda, właśnie. Tego laka oczywiście chcę zainwestować. I teraz tak, mamy 5300. Moglibyśmy dodać sobie w to, bo jednak te cooldowny to jest bardzo fajna sprawa. Movement speed również. Kurde, tu 8000, to też jest spoko. Increase enemy speed, health, quantity and frequency by 10%. No to takie w sumie no nie dla nas chyba. Dobra. I tak, zrobiliśmy sobie 5% cooldowna zmniejszonego. Max lucka. No i byśmy zbierali tego na tego amounta, tylko tak. Widzę, że mamy sporo postaci do odblokowania, one są po 600, więc w ramach tego, że mamy jeszcze trochę kasy, ja bym sobie kogoś odblokował. Get more projectiles every 20 levels, max plus 3. No tak, średnio. Cooldown redukowany przez 5% za każde 10 poziomów. Maksymalnie minus 15. Też średnio. 30% area. No tak nie za bardzo. To jest jakiś kurde z lifestealem. To też można było spróbować. Get more projectiles every 20 levels. A, dobra. Mortakio. Taki szkielet. Dobra, spróbujmy sobie teraz tego przyjaciela. I mamy day replant. Ale. Co to jest? There exists places that don't exist. Come to relax and enjoy life. See you in the country. Dobra, nie, ale ja tak, chcę Matt Foresta zobaczyć. Tylko tak, podobno ten Hyper Mode zwiększa Gold Bonus i Laka. I daje Movement Speeda znacznie więcej. Ja bym sobie to zobaczył. Ale niestety, dobra, spróbujmy tego Matt Foresta. Spróbujmy Matt Foresta. Nie wiem, ile mi się uda przeżyć, bo jednak ta mapa jest trudniejsza znacznie. No właśnie, już zaczyna umierać. Aczkolwiek wtedy też tak było, więc się jeszcze nie przejmuję zbytnio. To jest dopiero początek. Dajcie mi jeszcze jakąś inną broń oprócz tych kości. To się fajnie odbija. Ode mnie też się odbija? Nie, ode mnie się nie odbija. No weź, nie rzucaj mi tam. Ej, dobra, to jest fajne. Mamy pierwszy level up. Shield from damage when active. Średnio. Ten pichon jest bardzo słaby, naprawdę. Więc wolę jednak to. Jednak to jest spoko. A jak wam powiedziałem, no ja tą gierkę troszeczkę już znam, więc będę próbował, żeby przejść jak najwięcej i żeby wam cokolwiek pokazać, no nie? Więc nie będę szedł raczej na takie super odkrywanie przedmiotów. Tylko raczej na próbę przejścia. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie pod tym względem. No i się przyjaciele już zaczynają. Mocniejsi. No i się koledzy tu już zaczęli naprawdę mocni. Tak prosto z nimi nie ma niestety. O, HP-ki, które już straciłem z miejsca. Instant karma. No, naprawdę tego nie rozwaliłeś? No, zbytnio DPS-a to ty nie masz. Santa Water czy Bracer? Bracer. Testujemy dalej przy okazji. Aczkolwiek mówię, będę szedł na rzeczy, które
Już przynajmniej trochę znam. O, czerwony kryształ. Lightning Ring. Ostatnio nam to zrobiło dosyć mocno grę, więc teraz też będę próbował. Au. O nie. O fuck, dobra, już jesteśmy po dupie. Nie, za dużo was. Kurde, za dużo was. Nie wiem jak przejść, nie wiem jak expu zbierać. Ła, jak ładnie weszło. Dajcie mi te expy, dajcie mi te expy. Bone i King Bible. Ostatnio mieliśmy chyba King Bible. Mi się przynajmniej kojarzy. Mówię, będę próbował pójść tym samym persetem, bo naprawdę tamten perset był dobry. Kasiutka. No niezbyt to chciałem, bo już mam bardzo mało HP. Staram nachalić troszeczkę na te expy. Ale nic mi dobrego jeszcze nie podeszło. Oj. Tanta water czy szpinak? Dobra, Lancet. Znam raża przeciwników, to przynajmniej może mi trochę pomoże przeżyć. Przynajmniej w małym stopniu. Człowiek, jak to tak dalej będzie szło, to... O, nie widzę przyszłości w tym... O, fuck! Oj, chyba będziemy mieć drugie podejście. Chyba, że jakimś cudem mam jeszcze tu... Niestety nie podeszło nam to, co chciałem. O nie, ten panicz ma... O, dobra, jest HP. Ten panicz miał ten... Beach, please. Nie mogę wejść, bo tam się zabarykaduje. To będzie po mnie. Bo oni mogą przez to przechodzić, ja nie mogę niestety. Trochę nie fair. Gra faworyzuje NPC. Staram się jeszcze ogarnąć to HP, ale nie idzie. Nie idzie. Jaka złośliwa gra, no. Dobra, Bone. Nie to, żeby coś, ale jednak tamta postać mi lepiej podchodziła. Tamta postać mi lepiej podchodziła. Jak to się zaraz szybko nie skombuje, to będzie kurde problem. O, HP. Dobra. Kolejne HP. Kuk, nie ma. Dobra. Lecimy tędy. Duchy są w miarę easy jeszcze. Ale naprawdę... O Jezu, ta myszka w ogóle jest mi tu niepotrzebna, przepraszam, rozdaję. Clover. Liczymy na szczęście. Ty też sobie mieliśmy chyba laka. Laka makafon. Kasiuta. O nie. Zawężanie. Zawęża nam się wszystko. Jest modliszką. W ogóle jeszcze żadnego chaosa nie zabiliśmy. Serio, jakoś pechowo nam to wszystko podchodzi. Mega pechowo. Kasa. Z Biblii dostaniesz gałganie. To ma kasiuta. Ogień by się przydał, który tak nawala. No i tu niestety chyba ten perset może się nie przydawać zbytnio. Bo wcześniej to nasze odbijające się coś ładnie się odbijało od ścian. Tutaj jest otwarta przestrzeń. No ale to ryzykowałem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, HP Xony mamy całe.
Kasa. Serio, żadnego bossa jeszcze nie zabiliśmy. O! Dobra, Magic Wand. Trochę szybciej może będzie. Naprawdę jest tragedia. O kurde. Odejdź! Tragedia. Czyli nie mówię, że to fajnie nie wali, no bo to jak się wpieprzy, to już naprawdę bardzo ładny DPS-y tam kosi sobie. Aczkolwiek, no, tam było lepsze. Chyba, że nam się to ładnie skombuje z czymś. No, do mnie przejdziemy. To się nam się jeszcze speed trafił. A teraz to tragedia, kurde, tragedia! Tragedia! Fuck! Zero itemów, nic, zero, nul. I te moby silne. Dziwo, pierwszy level jest cięższy od drugiego. Kasa. W nos sobie wsadźcie tą kasę. O, tu jest sporo expów. Będzie level. Ten cholerny bomb nam się upgrade'uje, no wcale taki dobry nie jest. Bone wcale taki dobry nie jest. O, 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 pierwszy item. Może potrójny? Niestety nie. Holy Bible. O, 2 na 10. 2 na 10. Ej, dostałem, lol. O nie, zaczynają się wampiry. Czy to ogólnie chyba wszystko są wampiry, no ale... Takie prawdziwe wampiry. Wilkołaki chyba nawet. Nie, wilkołaków jeszcze nie ma. Bogienne stworki. Magic Wand. Kasiutka. O tak, o to mi chodziło. O to mi chodziło. Kurde! Gnoje, zostawić mnie. Jakoś mało tego było. Dobra, się przechodzenie. To może być spoko. Właśnie o takie chodzenie nic nie robiłem. Ile się nachapaliśmy tych expów. Kolejny ogień. Holy cross. O, tam chyba item wyleciał. Duplikator z ewolucją. Pewnie, że biorę duplikatora. Dobra, lecimy po tamto. Dobra, tu jest skrzyneczka. Potrójne, proszę. Niestety. Oj, freeze. Freeze. Średniawa. Średniawa na maksa. O, tam było HP. A cały czas to HP tracę. O kurde! Ażeś sobie wziął, ażeś sobie chłopie wziął. O, expy będą. Oby częściej taki ten key. Teraz jednak mam problem. To mega. To już takie proste nie będzie. Moby tutaj wchodzą i mnie ciechają. O, tam coś wypadło. Chyba zabiliśmy. Nie, nie, nie. Nie, nie. Dawaj item. Potrójny, proszę. Daj mi DPS Spike'a.
Aha, wypchaj się dżemem. Znów freeze, kurde. W nos sobie wsadźcie tego freeza. O! Dobry, wolę Biblię stanowczo. Biblia przynajmniej ma jeszcze jakiekolwiek DPS-y. Ale zaraz będę miał problem. Już mam problem. Kurde! No nie! Nie pykło. No i Ram Tracer znów zrobił największe DPS-y. Może to szczęście jednak nie jest odpowiednie. Może ja powinienem sobie jednak zrezygnować z tego laka. Bo to jest jednak sporo. I dać movement speed. Na pewno cooldowny. No to nas nie stać już niestety. Wziąłem sobie ten projectile więcej. Ale wolałbym trochę movement speed również. No mi ta Imelda chyba najbardziej podchodzi, serio. No Pasqualina również nie jest zła. Ja mam większego speeda. Tutaj dostajemy więcej expa. Ale jeszcze w sumie wam nie pokazywałem Antonio, podstawowej postaci. Spróbujmy sobie Antonio zagrać. Już mam drugi level. No i to już jest fajne. Projectilem. One zwykliwali tylko jednym tym hitem. A tu już wali dwoma. O! Aksy. Aksy nie są takie złe. Pyk. Kurde, aż musiałem tam przegrać. No już było tak nawet ładnie. Te bonusy są słabe. One się tutaj przynajmniej nie nadają. Jeszcze na małych, zamkniętych pomieszczeniach spoko. Ale tu jest tragedia. Tu jest tragedia. Rosik czy whip? Whip. To mi daje w każdej broni kolejne projectile. O, dobra, tykło. Próbujemy dalej. Aksy się ulepszyły, kurde. Znaczy, te aksy nie są złe. O, jest Magic Wand, dobra. Też już mamy dwa projectile. W sumie pewnie by lepiej nam poszło dzięki temu poprzednim stage'u, gdybyśmy to mieli. No ale cóż. Piro zachciało się oczywiście laka. Laka maka fong. Tam jest już HP. No i on dostaje DPS, jakby nie patrzeć. To jest też sporo. O! Pozerny na kasiutę. Dobra, na razie idzie aż za łatwo, moim zdaniem. Garlic. Garlic jest spoko. No to odpycha chyba przeciwników, z tego co pamiętam. No, dobrze pamiętałem. No Janusz, jak my tutaj dajemy radę bez straty HP, to już naprawdę jest spoko. Nie wiem, czy się to z Garlickiem w sumie kombuje, ten nasz bonus. No ale i tak ładne DPS-y ma. Garlic to jest potęga. Inwestujemy w Garlic.
Większy okręt mamy. Ewolucja. O, to nam pokazuje, jaka jest ewolucja. No dobra. Nie pamiętam, jaka była ewolucja z Whipem w sumie. Nie wiem, czy nie mieliśmy jej przypadkowo na ostatnim odcinku, ale... No, już nie pamiętam. Nie, ładnie to napierdziela. Ładnie napierdziela. O. Time Watch, to sobie zostawimy na razie. Dobra, otwieramy. No i w sumie spoko. To mi się podoba. Kolejny exp. King Bible. No dobra, to już będziemy mieć taki totalny. No i ile HP-ków. W sumie możemy już wziąć sobie tego HP-ka. Nie wiem, gdzie straciłem, ale gdzieś straciłem. No dobra, w takich sytuacjach jak ta. Dobra, Wingsy. Jednak to chodzenie tutaj to się bardzo przydaje. Nie no, to jest fajne, naprawdę bardzo fajne. Garlic działający non-stop to jest po prostu genialne. No i co, teraz nie ma modliszki? Specjalnie czekam z tym time-stopem na modliszkę. Coś się ta modliszka nie chce pokazać teraz. Sporo eksów mamy dookoła. O. Dobra, lighting rod. Dobra, jest modliszka. Znaczy jeszcze jej nie ma, ale zaraz pewnie tu gdzieś przyjdzie. Dziadowa jedna. Jest modliszką. Dobra, padła. Bardzo szybko ją rozwaliliśmy w sumie. No to są pojedyncze, kurde. Holy Bible. No dobra. Może być. Z nich zielone kryształy chyba lecą, no właśnie. Dobra, możemy już sobie mniej więcej go podróżować, pozbierać tego expa, bo mamy go dosyć sporo tutaj. No kolejny. Stopwatch. Pyk. Magic Wand czy Whip? Magic Wand. Idzie ewidentnie lepiej niż wcześniej. Bez porównania. O, atraktor. Ładnie, ładnie. Kilka leveli wpadło. Dobra, widzę nadzieję w tym podejściu. Jakby nie patrzeć, widzę nadzieję. Jak to wyjdzie do końca? Nie wiem. Dobra, staram się być mniej więcej... O kurde, chyba przegrałem. Zbytnio się nie ruszałem.
Ink Bible. No, to naprawdę te Biblie to ładnie hitują. Teraz Gerlik by się w sumie przydał. Och. Elegancja. Pyk. Dajcie trójkę. Kurde aksy, naprawdę. Oj, kolejny traktor tam jest. Kolejny traktor, tylko czy jako chcę teraz właśnie dobrego wezmę. Zawsze to level. Empty town. I kolejna ewolucja będzie z tym. Nie no, nawet jak nas zlatują, to nie mają szans. The empty tomb kombuje się z różdżką, tą niebieską. O kurde. No pewnie, że duplikator. No, naprawdę widzę, naprawdę dosyć spory potencjał w tym wszystkim. O. Za blisko, za blisko. Whip. Nie, już teraz tego nawet wampirka ogarniamy. Znacznie inny komfort tej gry teraz. Z tą postacią, która ma DPS-y. Teraz nawet chcę wylatywać w to, wszystkie zgarnęliśmy. Rozleciały się jak żółwie w Mario. Oj. Exp. Ale exp potem będzie nieprzydatny. Już wolę szpinak. Te moby przynajmniej padają, jak będziemy się do nich zbliżać. Oj. O, pięknie. Czy jak nas nam nadepną na odcisk, to przynajmniej i my je zabijemy. O. O kurde, dobra. Jednak nie są takie lekkie. Może trójeczka? A, dupa nie trójeczka. O, kolejny. Który to już będzie poziom? Piąty, szósty? Szósty. Nawet nie robimy. Czy powoli, bo powoli, ale coś tam nie robimy. O fuck. Niebezpiecznie. Dobra, bo głupio tracę życie. Były HP-ki. One jednak są mocne i to bardzo mocne. Ej! No jak to? Nikt się nie boi, aczkolwiek no mówię, te wampiry są jednak mocne. O, ile kasy wpadło. Modliszką. O, robimy sobie wyjście. Mamy wyjście. Dobra, te duszki już takie mocne nie są. Mamy delikatny przestój teraz, no. To mi się bardzo nie podoba. Ekspów. Dobra. Movement 20%. No, przydałoby się. I zawsze to 5% DPS-a więcej teraz. To każdy level chyba tam było. To 5 level, już nie pamiętam.
Oho, jeszcze nam się większa jazda. Dobra. To teraz jak ja wyjdę stąd, to ja nie wiem, naprawdę. Trójkę byś dała, nie. Whip. Pusty poziom. Czyżby. Piąty. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Następny odcinek odbędzie się właśnie od tego momentu. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.